Dzisiaj zaprosiłem do mojego podcastu Tomasza Gałuszkę, historyka, który jest dominikaninem i jest dyrektorem Instytutu Historycznego Dominikańskiego. Rozmawiamy o początkach zakonu dominikańskiego na ziemiach polskich, o pierwszych dwóch klasztorach, Krakowie i Wrocławiu. Tomek opowiada mi o wyjątkowym dokumencie, który był ogromnie ważny w tym przekazaniu pierwszych własności dla braci. I co więcej, istotą tego dokumentu, na który zwraca Tomek uwagę, jest wolność. Jeśli chcecie zrozumieć, jak bardzo wolność ważna jest w tradycji dominikańskiej, bardzo Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Puzzle Wiary to podcast o Bogu, człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Witam Tomku w moim podcaście. Serdecznie pozdrawiam, dzień dobry, szczęść Boże. Tomek, chciałbym zacząć od dominikanów i to dominikanów w Polsce. W którym roku dominikanie de facto na ziemiach polskich się pojawili? Ach, jaki ty jesteś kontrowersyjny i to już od samego początku, ponieważ przez ostatnie lata była wielka debata, kiedy dominikanie przybyli do Polski. Ojciec świętej pamięci Jan Spiesz wskazał na rok 1221, ale jednak się okazało, że najnowsze odkrycie, które no nie było znane ojcu Janowi, w Sankt Petersburgu został odnaleziony rękopis zawierający kronikę dominikańską z XIII wieku i tam mamy wprost powiedziane, że w roku 1222 święty Jacek staje się pierwszym przeorem krakowskim, został posłany do Polski przez błogosławionego Jordana z Saksonii. I od tego momentu 1222 jest datą tak, no, stuprocentowo pewno. Czyli jesteśmy przekonani, że w 1222 roku dominikanie pojawiają się na ziemiach polskich? Nie. Nie. Święty Jacek pojawia się na ziemiach polskich. Mm-hmm. A jaka jest różnica? A jest taka różnica, że nie jest wykluczone, że no, można być, nie będzie błędem powiedzenie, że raczej przychodzili tutaj, rozmawiali, zastanawiali się, czy zostaną przyjęci, jakie są w ogóle plany, bo 1222 rok to jest czas, kiedy Polska przeżywa taki swój czas pewnego renesansu, chociaż mamy wtedy Polskę dzielnicową, rozbitą, ale mamy grupę wybitnych ludzi, bo mamy w Krakowie i biskupa Iwona od Rowąża, we Wrocławiu Wawrzyńca, mamy wybitną grupę książąt dzielnicowych, więc dominikanie tutaj przychodzą, mogą przychodzić i wcześniej, w roku 20-21 być może patrzyli, oglądali, obserwowali, zastanawiali się, patrzyli na projekty, propozycje, wszystko inne. Natomiast fakt jest taki, że Jacek przybywa w 22 i ja staram się trzymać tego, że to jest pewne źródłowo takie poświadczenie, poświadczona obecność dominikanów na ziemiach polskich, ale Jacka. A nie jest wykluczone, że oni tutaj człapali wcześniej, bo wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam się schodzili, rozmawiali, patrzyli. Natomiast 22 jest dla historyka taką datą faktyczną. I jest też poświadczona innymi źródłami. I w 1222 roku jest Jacek na ziemiach polskich. Tak. I gdzie on mieszka? On zaczyna mieszkać w Krakowie. I to jest pierwszy nasz klasztor na ziemiach polskich? Tak, tak. To jest nasz pierwszy klasztor. Przy czym to jest dość nietypowy, bo oni początkowo mieszkają w domku. Najprawdopodobniej mogą mieszkać na dworze biskupa od Rowąża, ale raczej mieszkają na terenie takiego dworu, który... Potrzebuję, żebyś wytłumaczył coś, bo zrobiłeś dygresję, którą ja rozumiem, że mieszkają na dworze biskupa Iwo od Rowąża. Tak. Spróbuj zrobić taką szerszą perspektywę, jak się ma Jacek do Iwo od Rowąża i dominikanów. Generalnie mamy do czynienia z księżmi, grupą księży. To sobie warto wyobrazić. Jacek, Gerard z Wrocławia, Czesław, Piotr, Arnuk, czyli wszyscy, pierwsze pokolenie dominikanów, wszyscy to są księży. Tacy księża po prostu, może bez brzuszków, ale ładnie sobie chodzą, żyją, każdy żyje przy swoim biskupie. Są to kanonicy, którzy bardzo ściśle związani z biskupem
I oni żyją razem wspólnie przy katedrze wawelskiej, tworzą sieć parafialną. Pamiętasz, tutaj mieliśmy rozmowę na temat reformy gregoriańskiej i tych wszystkich klerykalizacji. Jednym z owoców klerykalizacji jest powstanie sieci parafialnej i takiej formacji świeckich poprzez proboszczów i wikarych. No więc Jacek był takim proboszczem i wikarem. Natomiast gdzieś nie, wszystko wskazuje na to, że była to rodzina. W sensie byli jakoś spokrewnieni. Iwo Odrowąż z Jackiem Szczesławem, że jest to ściśle związane. To są powiązania rodzinne, rodowe. W jakimś to nie są, Jacek nie jest obcym człowiekiem z zewnątrz. Między innymi skąd to jest takie, tak możemy przypuszczać, choćby z ówczesnego prawa majątkowego, gospodarczego, że kiedy Iwo daje Dominikanom posesję, to bardzo często taki ktoś, kto daje posesję, ma prawo wyznaczania pierwszego przełożonego. Więc no tak, dlatego wszystko wskazuje na to, że, ta, że te dodatkowe źródła, że Jacek był odrowążem, no jest jak najbardziej prawdopodobne, bo Iwo po prostu wyznaczył swojego rodowca, który był z jego rodu. Czyli Iwo daje im domek, tak powiedziałeś? Daje im domek i daje im posesję dużą. Daje im dużą posesję, być może porozmawiamy, dlaczego im daje tą posesję, bo to w ogóle, no zazwyczaj ktoś daje w centrum miasta, no rozwijającego się hektar ziemi, no to... Aż hektar wtedy no to jest duży teren, bo to był aż po mały rynek, to cały ten dzisiejszy kwartał, którym jesteśmy, no ty Dawid byłeś syndykiem, więc wiesz ile ta nasza posesja ma z kamienicami obecnie, nie wiem ile to jest. Nie mam zielonego pojęcia, tak, ale gwiazdka, syndyk to taki człowiek, który w klasztorze zajmuje tak, się ekonomicznymi tak, sprawami. Ale też Dawid był związany z naszymi badaniami archeologicznymi, więc to gwiazdka ode mnie. Natomiast duży teren daje. Dlaczego daje? To jest w ogóle osobna kwestia. Te w ogóle motywy. Bo nic z tego nie ma. Kompletnie nie ma nic z tego nic. Dając mendykantom kawał ziemi, zrzeka się całkowicie praw. Co więcej, daje gościom, którzy nie będą w stanie tym obracać, bo mają zakaz jakiegokolwiek obracania majątkami, mają żyć z tego, co po prostu zdobędą. Więc dają tak naprawdę, daje tę ziemię z jakiegoś powodu. My teraz już wiemy, z jakiego najprawdopodobniej, ale to się być może tutaj mnie się zapytasz, to zdradzę, ale to jest osobny wątek. Natomiast więc... No to cię zapytam już, tak stawiasz to w taki sposób, no jest, że... To jest bardzo, bardzo złożony, ciekawy, ale dobrze, pójdźmy od strony Iwona Odrowąża i pójdźmy od jego motywów. Dlaczego on daje? Bo to jest konkret. Może masz nawet rację, że to jest nawet lepsze i konkretniejsze niż mówienie o ideach czy poruszeniach duchowych świętego Jacka, bo to nie wiem, czy pamiętasz, ojciec Aleksander Koza bardzo często mówił, że prawdziwe nawrócenie jest wtedy, kiedy następuje nawrócenie portfela. Kiedy człowiek jest w stanie coś dać z pieniędzy, to wtedy, bo dopóki tylko są ładne słowa, to jest, można tutaj powątpiewać prawdziwe, ale jak już stanie zrezygnować ze swojego majątku dla dobrego dzieła, no to znaczy, że jest prawdziwe. Iwo tak robi. Jak to się, co się stało? Przez wiele lat my historycy żeśmy myśleli, że chodziło tylko o to, że no, skoro Jacek został dominikaninem, coś wypadało dać Jackowi, więc mu dał ziemię. To dość spójne myślenie, wydaje tak, się. Tak, no ale no, nie wiem na ile tutaj teraz jest tak, że jak ktoś chce zostać dominikaninem, to jakaś rodzina przeznacza od razu swoją działkę czy tego nam. No nie, ostatnio nie słyszałem. No właśnie, więc to jest taka, okej, no można bardzo kochać chrześniaka i mu dać hektar ziemi, natomiast no, nie jest to często, nawet wśród pewnie bogatych ludzi to... Natomiast chodziło, gdyby Iwo sam w tym nie był jakoś głębiej zaangażowany, nie jestem pewien, czy tak by był hojny, tym bardziej, że w tym samym czasie daje jeszcze równie duży hojny dar cystersom, mogiłę. Daje w Krakowie, daje jeszcze ogromne tereny duchakom, daje jeszcze kanonikom i jeszcze kilku innym w ogóle na potęgę, wszystkim po prostu rozdaje ziemię i to takie rodowe. Więc jest to dość dziwaczne. Ale rozumiem, że masz jakąś tezę, oczywiście, odpowiedź. Oczywiście, w sensie, że wreszcie w ostatnim czasie udało się coś zobaczyć. I to jest bardzo piękne, mianowicie to, powiedzmy wprost, to wydarzyło się dzięki Duchowi Świętemu. No to ładnie brzmi. Chociaż wiesz, tak, jako były ekonom w Krakowie i obecny w Warszawie, muszę cię zapytać, no dobrze. No właśnie, ale o co chodzi? Iwo Odrowąż wspólnie z biskupem Wawrzyńcem, wspólnie mówię,
postanawiają w roku 26-27, czyli około 4 lata po przybyciu Dominikanów do Polski, uregulować ich status, jakim są, kim są i w ogóle ich tereny. Wtedy też, tak jak to jest teraz, idziesz do notariusza, żeby dał ci papiery na to, bo fajnie, że gdzieś mieszkasz, ale fajnie by było mieć prawo własności, prawda? Tak jest zwyczaj. Tak samo biskup Wawrzyniec daje Dominikanom we Wrocławiu 26 dokument, a Iwo Drowąż rok później daje Dominikanom krakowskim dokument. Tylko, że czyli, czyli to znaczy, taki że dokument, specjalny dokument. De facto, przepraszam, że ci wchodzę no. słowo, de facto pierwszy dokument własności był we Wrocławiu, a tak, drugi w Krakowie? Tak, 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 tak. To może trzeba powiedzieć, że pierwszy nasz klasztor to był we Wrocławiu. Oj, to jest duża kontrowersja historyczna. Bogu dziękować, to źródło, które wspomniałem, z Sankt Petersburga z lat 30., jasno ustawia tutaj nam to, że pierwszy jest Kraków, a dopiero w 25 roku bracia zostają wysłani, żeby przyjąć majątki we Wrocławiu, w Sandomierzu, w Gdańsku, w Kamieniu Pomorskim i w Pradze. Okej, czyli pomimo tych formalnych tak. rzeczy wiemy, że Kraków jest pierwszy jednoznacznie. Jest pierwszy, ponieważ między innymi to wskazuje na to, że nie widziano potrzeby takiego regulowania tego. To było tak, było coś tak oczywiste, no jak nie wiem, jak w rodzinie ktoś, nie wiem, dostaje, prawda, kuzynowi pozwala zamieszkać w jego mieszkaniu, dajmy w Krakowie, no to nie biegniesz od razu z nim do notariusza, żeby mu to mieszkanie dawać, tylko po prostu no, mieszkasz tam i tyle, no utrzymujesz, zajmujesz się, no to jest taka, więc podobnie było z Jackiem. To raczej wskazuje na to, że nie było potrzeby, Iwo nie widział potrzeby tak od razu regulowania tego. Zobaczył potrzebę dopiero w 27 roku, kiedy miał wjechać do Rzymu. Często się tak zdarza, że jak człowiek gdzieś wyjeżdża, nie wiadomo, czy wróci. Czy wróci, to woli mieć tutaj na wszelki wypadek uregulowane to wszystko. Interesuje mnie to jako ekonoma, czy ten dokument był jakiś specjalny, w sensie on miał jakąś strukturę. Tak, to był dokument, to są dokumenty fundacyjne, bardzo, bardzo konkretnej strukturze. One zaczynają się zawsze od wymienienia tytulatury, kto wyznacza, nie wiem, ego Iwo, episkopus krakowiensis, ja biskup krakowski, czy tam ego Laurentius, episkopus wratislawiensis, czyli ja biskup Wawrzyniec, z tego daje, biskup taki, daje braciom zakonu tego, to i to. I później po tym następował taki bardzo ciekawy, który jest niezwykle subtelny, bo to zazwyczaj króciutki fragmenci, który nazywa się arengo fachowo. Albo arengo? Arenga, to jest albo od jakiegoś słowa łacińskiego? To jest łacińskie słowo, które sam w sobie jest po prostu wzięte najprawdopodobniej z greki, ale to jest też preambuła tak zwana. Okay. Taka preambuła, która jest takim ideowym wyjaśnieniem, krótkim, to jest na dwie linie, a później po tym ideowym wyjaśnieniu zazwyczaj przechodzono do adremu, czyli działka i wymienienie po kolei co, gdzie, ile, jak i tego i na końcu jakaś sankcja, żeby każdy to wszystko to stosował. Czyli ta preambuła, ona jakby jest uzasadnieniem, dlaczego jest, to w ogóle się trochę tak, tylko że ona jest takim uzasadnieniem literackim. Retorycznym, teologicznym, takim bardzo ładnym. No, nikt nie powie, prawda, ten dokument daje komuś ziemię, tylko biskup chce się też przedstawić i wyjaśnić, dlaczego daje tą ziemię. I bardzo często w tych fragmentach to jest taki coś, co lubią studiować historycy literatury. To jest taki element, w którym mamy zawarte całą ideę, piękne, jakieś teologiczne, jakiś cytat biblijny, coś tam. I teraz jest taka sprawa, że my dopiero niedawno żeśmy zaczęli badać tą arengę, czyli ten fragmencik. Tam jest napisane coś takiego, mianowicie zaczyna się to od cytatu z Pisma Świętego, mianowicie drugi list do Koryntian. Przepraszam, mówisz teraz o tym dokumencie, który jest dla Krakowa czy dla Wrocławia? Oba są identyczne. O, oba są identyczne. Ale dwóch różnych biskupów to... Dwóch różnych biskupów pisało. Daje identyczny dokument, prawie identyczny, jakbym się tutaj... taki doktorant, ojciec Tomasz Kalisz, który pracuje teraz nad fundacyjnymi, on by powiedział, no i są tam subtelne, ważne, malutkie różnice. Są subtelne różnice, takie mianowicie, że biskup Wawrzyniec, wyznaczając, pisząc ten dokument swój, mówi, że braciom by pracowali z ludem im poddanym. I tak jest w dokumencie wrocławskim, a u biskupa Iwona Dromanża, by pracowali z ludem Bożym. Okay. Czyli generalnie u biskupa Wawrzyńca, biskup Wawrzyniec jeszcze ma ideę, że Dominikanie przyszli do Wrocławia, by pracować na terenie diecezji wrocławskiej, a Iwo mówi, że Dominikanie przyszli do Krakowa, żeby pracować wszędzie. 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 Że to jest, Iwo ma inną wrażliwość troszeczkę i on troszeczkę modeluje ten formularz, który jest u Wawrzyńca.
Ale to są takie, mówię, to jest taka tak bardzo ciekawa, ta maluteńka subtelna. Ale to było oznaczało, że oni jakoś wspólnie przygotowywali ten dokument? Tak, to pokazuje jedną rzecz, że w ogóle my musimy sobie wyobrazić, jak potrafimy sobie tak wejść do XIII wieku, że oni sobie wszyscy wspólnie siedzieli. Wspólnie przy stole, Iwo, Wawrzyniec. Episkopat liczy wtedy 6 biskupów, więc można sobie wyobrazić, że raczej nie robili wielkiej tutaj zebrania Episkopatu Polski, albo robili przy stoliku, gdzie sobie wspólnie siadali, siadał Jacek, Gerard, ktoś tam jeszcze inny i się zastanawiali, wspólnie się drapali po głowie, mówili, jak tutaj zafunkcjonować tym wszystkim, jak to zacząć robić, jak to organizować. Ewidentnie Wawrzyniec był gościem, którym był, kochał cystersów i kochał róże też swoją drogą. Był wrażliwcem takim, kochał róże do tego stopnia, że... W sensie róże z limy, czy róże takie Nie, kwiaty? Róże takie kwiatki, kochał kwiatki, ale do tego stopnia, że niestety miał jakąś chorobę płuc, jakąś astmę i się nawąchał kwiatków i umarł z powodu zapachu. To jest jedyny biskup, który umarł z powodu zapachu. Róż. Muszę cię powstrzymać. Idź w tą arengę. Tak, tak, idziemy w arengę. Natomiast Iwo Odrowąż jest człowiekiem, który jest niezwykle wykształconym światowym i oni wspólnie siedzieli i się zastanawiali. I wyglądało to najprawdopodobniej w ten sposób, że oni zastanawiali się, no dobrze, arenga, idea, w ogóle samo, kim są dominikanie i kim są biskupi. Kim w ogóle są oni, kim oni są. I oni wyrazili w tym malutkim tekście. Mianowicie ten tekst, jak ja teraz rozmawiam z historykami naprawdę najwybitniejszymi, to nikt zna, nie jesteśmy się w stanie zgodzić na to, kto mógł być autorem tej arengi, która znajduje się i w obu dokumentach. Mianowicie, mógł to być, moja osobista hipoteza jest taka, że oni to napisali wspólnie. To jest najbardziej dyplomatyczne. To nawet wypada tak powiedzieć. Tak, na przykład inny historyk uważa, że zrobił to Wawrzyniec, z tego względu, że ten dokument, pierwszy formuła się pojawia rok wcześniej. Ale to jest, to można tutaj fajnie też podważyć. Inni natomiast uważają, że tylko dominikanie. Więc... A, że sami Dominikanie, napisali tę orengę i przedstawili to i biskupowi Wawrzyńcowi, i Iwonowi. Natomiast jest tam, ta arenga jest tak ciekawie zrobiona, że to pokazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z dokumentem, który jest napisany wspólnie, ale z, i to jest już moja hipoteza, ze wskazaniem na Iwona Odrowąża. Ja zaraz powiem dlaczego. A możesz powiedzieć, co w tej arendze jest? Jest, tak. Generalnie ona zaczyna się od słów. Verum autem ut ait apostolus ubi spiritus ibi libertas. Tak się zaczyna ta arenga, a mianowicie zaprawdę tak jest, że jak mówi apostoł Paweł, gdzie duch, tam wolność. I od tego się zaczyna ten dokument. Dlatego też ci, którzy pod wpływem Ducha Świętego, z gorliwości Ducha Świętego, wybierają życie zakonne, należy, żebyśmy tych, których żeśmy poczęli, których żeśmy zrodzili, na rękach trzymamy i własnymi piersiami karmimy mlekiem, żeby oni dostali to, co dostają. Tak jest generalnie. To jest piękna, więc warto tutaj zauważyć, że ona się składa z dwóch elementów. Z jednej strony obrazu braci, którzy są pod wpływem Ducha Świętego i ten fragment związany z 2 Koryntian 3,17, gdzie duch, tam wolność, a następnie przedstawienie biskupów jako matki, karmiące własnymi piersiami. To jest w ogóle taki obraz dość sugestywny. Piersi Może biskupów. Być niezrozumiały. Piersi biskupów. Ale nie, to jest ciekawa rzecz, że to jest ona pochodzi z kultury cysterskiej bardzo mocno, gdzie Bernard Clairvaux generalnie cały czas pisząc do swoich opatów innych, czy też do przełożonych, mówił, że muszą być jak matka dla swoich księży. To jest bardzo ciekawe. Nie używano zazwyczaj takiej metaforyki oblubieńczej, nie wiem, że ma być jak żona i mąż, tylko ma być jak matka, która karmi własną piersią. Czyli to też jest uwarunkowane historycznie, tak, kulturowo tak, w tym czasie. Tak, tak, tak. To był XII wiek, obraz cysterski, gdzie w jaki sposób wyrazić, jak się dla człowieka średniowiecznego wyrażała prawdziwa czułość. Matki do dziecka, w tym, że matka karmi własne dziecko własną piersią. To był taki obraz. Do tego stopnia, że sobie jak wpiszesz kiedyś w Google, zobaczysz Lactatio Sancti Bernardi, czyli karmienie piersią świętego Bernarda, bo Bernard oczywiście pisał tyle o tym karmieniu piersią, że w końcu objawiła mu się Matka Boża, która sama tak po prostu wystawiła swoją piersi i tak po prostu karmiła tą piersią tego Bernarda, tak to mleko się tam leje. A dla naszej wrażliwości jest to bardzo
bardzo dziwaczne. Natomiast współczesne nurty, tak zwane hair story, czyli historii feministycznej, bardzo lubią to w ogóle zajmowanie się fascynacji Bernarda piersiami kobiecymi, ale to już zostawmy sobie ten wątek. Natomiast to było rzeczywiście dla nich obraz najwyższej bliskości. Matka, która karmi dziecko, karmi w ogóle, co więcej, która rodzi, opat, tak jak u cystersów, opat rodzi, karmi, wychowuje, jest bardzo blisko. No to w ogóle jest piękna, tak naprawdę piękne porównanie takiej bliskości, serdeczności, miłości. Dokładnie. Jakby jak patrzysz na mamy, które właśnie mają dzieci, które są naprawdę zatroskane, takie, nie? Nie chcą zostawić ich ani na chwilę, nie? Że jakby dbają, to. No dokładnie. I oni użyli, co ciekawe, że Wawrzyniec i Iwo, oni użyli tego obrazu. Nie chcieli być ojcami Dominikanów, tylko oni się przedstawili jako matki Dominikanów. Także Dominikanie nie mieli jednej matki, mieli dwie matki. To jest jakiś fenomen, ale ta czułość, ta bliskość, ona pokazuje też ogromną taką intymną relację biskupów z tym pierwszym pokoleniem Dominikanów. Jak oni bardzo patrzyli na to, jak oni po prostu się nawzajem. To też zaraz zrozumiemy, dlaczego Dominikanie po śmierci Iwona, oni byli gotowi sprowadzić jego zwłoki aż z Modeny i umieścić u siebie. Właśnie w klasztorze krakowskim. Iwo nie leży na Wawelu. Iwo leży u nas. No. Przez tą bliskość i tą serdeczność. A może przez to, że dał im tak dużo pieniędzy. Ja jeszcze powiem dlaczego, bo jest jeszcze tradycja, jakiś... oczywiście, bo to jest ten wątek karmienia piersią wzięli, ci, którzy pisali arengę, wzięli od cystersów. Wskazań Bernarda z Clairvaux i to można ładnie wykazać. Natomiast wątek Ubi Spiritus i Libertas, do tego połączony z tymi, którzy wybierają w gorliwości ducha świętego życia zakona, to nie jest pomysł Iwona Odrowąża, to nie jest pomysł Dominikanów nawet. Tylko to jest wzięte i tu musimy pamiętać o jednej rzeczy, że żyjemy w kulturze, którą my bardzo lubimy tak romantyzować, żeby to było takie ładne, czułe, ale pamiętajmy, jest to grupa mężczyzn, która zajmuje się kwestiami bardzo poważnymi, mianowicie zrzeczenia się ogromnej alienacji dóbr. I tu musi być prawo. Dlatego też nawet ta arenga, ona jest napisana w oparciu o prawo kanoniczne, a dokładnie o dekret Gracjana, drugą część, kauzę 19, kwestię trzecią, kapitulum trzeci, zaczynający się od słów due sunt. Co to znaczy i kiedy był dekret Gracjana, żebyśmy to jakoś... Dekret Gracjana to jest dwunastowieczne prawo. To jest tak, jakbyśmy sobie wzięli nasze prawo. Nasze to prawo. Jest dwunastowieczny kodeks Kościoła, dwunastowieczne prawo, tak? Które obowiązuje prawo aż do... Później XII, XIII wiek zostaje rozbudowane to prawo i aż do XX wieku prawo kanoniczne obowiązywało. To były kodeks juris canonici, po prostu prawo kanoniczne. I w tym kodeksie jest ta w drugiej części, w kauzie 19, w rozdziale trzecim, w kwestii trzeciej, rozdziale trzecim, jest jeden zapisany paragraf dotyczący, to jest tego, co ma zrobić ksiądz, jeżeli będzie chciał wstąpić do zakonu. I co ma zrobić? Właśnie. I tu się pojawia bardzo ciekawa kwestia, mianowicie dekret Gracjan wziął list papieża Urbana II z XI wieku i to, co ten papież pisał, bardzo konkretny temat, włączył w prawo kanoniczne. A mianowicie papież ten pisze tak. To się zaczyna od słów due sunt, czyli są dwa prawa. Due sunt leges. Są dwa prawa. Jest prawo publiczne, czyli prawo stanowione, któremu wszyscy podlegają. Takim prawem jest choćby 10 przykazań. Ale jest również lex privata. To jest prawo Ducha Świętego, które jest wpisane w serce człowieka. I ten, kto pod wpływem Ducha Świętego, wewnętrznego prawa, jakiś ksiądz, chce wstąpić do zakonu, czyli zostawić diecezję, a biskup się na to nie zgodzi, to może po prostu powiedzieć, w takim razie odchodzę bez twojej zgody, ponieważ gdzie duch, tam wolność. To jest bardzo ważna rzecz, bo to prawo, ono wprowadza, ktoś może powiedzieć, że to jest wręcz źródło anarchii. No bo każdy może powiedzieć, że z Ducha Świętego prawda coś robi. I dopiero tak naprawdę 100 lat później zaczęto się nad tym trochę zastanawiać. Na tym, że to prawo, które daje tak naprawdę temu, kto pod wpływem Ducha Świętego mówi, że prawo stanowionego nie obowiązuje, że to jest
raczej no, trzeba to wyjaśnić bardzo konkretnie, bo Gracjan to zastosował tylko w przypadku księdza, który chce wstąpić do zakonu, wybrać życie nowe, radykalniejsze, może pod wpływem Ducha Świętego iść, nawet jeżeli biskup mówi nie, księże Bąblu, ma ksiądz zostać, jeżeli ksiądz chce, może iść, ponieważ due sunt leges, ponieważ gdzie duch, tam wolność. I to jest o tyle ciekawa rzecz, że ten kanon, on został wprowadzony po to, żeby księża mieli możliwość łatwego wstępowania do zakonu. Tutaj kłania się nasz wywiad o monastycyzmie i w ogóle monachizacji kościoła i w ogóle też roli zakonników. I co ciekawe, że w wieku XII zaczęto się odwoływać do tego kanonu coraz częściej, tylko że pierwszymi, którzy zaczęli się odwoływać do tego kanonu, nie byli kapłani, księże diecezjalni, tylko pierwszymi, którzy byli biskupi, którzy chcieli przechodzić do zakonu bez zgody papieża. To jest cały myk, na tym polega. Mianowicie w wieku XII papieże mieli ogromny problem, jak to interpretować, ponieważ jeżeli jakiś biskup chce wstąpić do zakonu, to de facto na mocy tego prawa mógłby bez zgody papieża zrobić to. I dlatego też dopiero papież Innocenty III wprowadził taką bardzo delikatną, na początku XIII wieku, bardzo przyjaciel świętego Dominika swoją drogą wprowadzał bardzo konkretną interpretację, ale delikatną, taką mówiąc, że rzeczywiście ten kanon nosi się do księży. Ale jeżeli chodzi o biskupów, ponieważ również papież działa z Ducha Świętego, więc Duch Święty nie może sobie przeczyć w różnych decyzjach, dlatego też należy zweryfikować i najpierw zwrócić się do papieża z prośbą o zgodę. No dobrze, ale jak to prawo ma się do Iwo Drowąża i do zastosowanego w naszym arendze? Arendze tego. A mianowicie jest takie, że w roku 1215, zanim jeszcze biskup został biskupem, Iwo został biskupem, złożył śluby w Paryżu u wiktorynów, u kanoników regularnych, mianowicie, że wstąpi do nich do klasztoru i będzie prowadził cudowne, radykalne życie, tylko studiując się, ucząc, tacy quasi predominikanie. Kanonicy regularni są takimi naszymi dziadkami, byśmy powiedzieli może nawet ojcami, jeżeli popatrzymy na Norbertanów. Natomiast Iwo złożył taki ślub i on bardzo chciał tego. On był uczestnikiem Wielkiego Soboru Laterańskiego IV, na którym był Franciszek, Dominik. On widział, co się w ogóle dzieje, że w ogóle przyszłość Kościoła to mendykanci, to w ogóle zakony mendykanckie, to być jak Franciszek, Dominik albo jeszcze jakiś inny tam człapiący po świecie, ubogi, ni to ksiądz, ni to mnich, prawda? Jak to Dominikanów można określić. I on złożył takie śluby, tylko że pogmatwało się w planach Polski, mianowicie ówczesny biskup krakowski, Wincenty Kadłubek, był już stary, chory i postanowił zrezygnować z urzędu. I wtedy też na jego miejsce wybrano młodego, inteligentnego, wspaniałego, z wielkim sercem, pragnieniami, Iwona wbrew jego planom. Tylko że Iwo, kiedy został biskupem w tym roku 1218, zaczął powolutku, jak tylko się pojawił na urzędzie, nie spoczął w tych swoich staraniach o przejście do zakonu. Zaczął organizować, prosić o zgody papieża, Honoriusz III się zastanawiał. Wreszcie w roku... Bo duch nie może przeczyć duchowi. Tak, i wreszcie tutaj w roku 1220 już było, Iwo już po prostu był przekonany, że wstąpi do zakonu. W 21 miał już to prawie pewne. 22 już miał na bum, cyk, cyk i po prostu wszyscy z kurii mu mówili, że papież już pisze dokument. I dlatego też w 22 roku... Czyli nie potrzebował tych wszystkich dóbr. Dokładnie. Dokładnie. Dlatego zaczął po prostu na potęgę rozdawać wszystko. Dlatego, że zrobił to samo, co zrobili wszyscy, jak my wstępujemy do zakonu, prawda? Pamiętasz, Dawid? Każdy z nas, jak wstępował do zakonu, to rozdawał wszystko, nawet dżinsy dał komuś, bo mówił, przecież w zakonie nie będę chodził w dżinsach, prawda? Takie są mity ładne, urocze. Później oczywiście trzeba było dżinsy kupować w samym zakonie, ale to jest inna kwestia. Natomiast on w tym swoim zapale ducha zaczął rozdawać na potęgę wszystko. Przecież rodowcy nie mogli patrzeć. On rozdawał z ogromnego zapału tego, bo i tak mu było to niepotrzebne, a co więcej, on to oddawał w tym, którzy są właśnie realizacją kanonu, tam gdzie duch, tam wolność. To są księża, którzy po prostu wstępują, idą za duchem, zaczynają żyć, prowadzić kompletnie nowe życie. Iwo, dlatego między innymi Iwo pozwolił Jackowi innym, żeby oni prowadzili takie życie. To wszyscy byli księża, którzy wczytywali się w ten kanon. No bo równie dobrze mógł im przeszkadzać jako biskup. Mógł, ale to raczej było, mówię, to raczej nie było takie, ja myślę, że w przypadku Iwawrzyńca i Iwona nie było nawet takiej sprawy, bo
oczywiście oni od razu dawali plac, jak oni tylko chcieli. Natomiast w przypadku Iwona to była sprawa osobista Iwona. I rzeczywiście w kwietniu 1223 roku jeszcze Iwo zdążył przeprowadzić konsekrację Świętej Trójcy, którą będziemy za kilka miesięcy celebrować 800 lat naszego życia. Wszystko po prostu sprowadził Grzegorza Krescencjusza Rzymu, żeby to jeszcze uświetnił. Wszystko załatwione było pięknie. Honoriusz rzeczywiście daje mu dokument zwalniający go z urzędu w kwietniu. I Iwo może pójść wreszcie do zakonu, więc tu już się zaczyna kompletne szaleństwo, robienie sobie, wyszywanie numerków na habicie, tak można się śmieje oczywiście. Iwo Odrowąż zaczął już chodzić nawet w specjalnym takim fragmencie habitu kanoników. Zaczął być jak po prostu żyć jak mnich. Mhm. Tylko że w tym samym czasie Wawrzyniec wraz z kanonikami kapituły katedralnej oraz księciem Leszkiem Białym, Henrykiem Brodatem, wszystkim inni doszli do wniosku, że no szkoda by było Iwona. Mamy fantastycznie wykształconego gościa, fantastycznego gospodarza, wykształconego, uczonego, światowego. I doszli do wniosku, że jednak trzeba coś zrobić, żeby przeszkodzić mu w tym. I na boku zaczęli wysyłać listy do Honoriusza III, do papieża, podpisując listy, w takie po prostu listy prośby. Publicyści ówcześni wszyscy napisali do Honoriusza i za plecami Iwona Odrowąża dokonano anulowania tego. I naprawdę? W listopadzie Iwo Odrowąż dostał dokument od Honoriusza III, że no bardzo wspieramy, kochamy, w ogóle bardzo się cieszymy, ale jednak ze względu na dobro Kościoła Krakowskiego nakazujemy ci przyjęcie jakby na nowo urzędu tego, bez odwołania, nic nie możesz więcej zrobić. Pozdrawiam serdecznie, Honoriusz III. No nie, a co z tą wolnością całą? I to jest właśnie cudowna rzecz. To jest właśnie cudowna rzecz, że Iwo Odrowąż, ja sobie jestem w stanie wyobrazić Wawrzyńca, czy też niejednego kanonika, który przychodził do Iwona, który już siedział, już prawie wszystko się pozbył, już miał tą surę wyciętą, miał wszystko w ogóle. W ogóle siedział już na walizkach, miał być wreszcie zakonnikiem, spełnić swoje wielkie pragnienie. I ja sobie wyobrażam taki moment, jak siedzi Wawrzyniec koło niego i mówi: wiesz, Iwo, czasami w życiu nie możemy mieć wszystkiego. I nie wszystkie nasze pragnienia możemy spełnić, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś te swoje pragnienia realizował w innych ludziach. Żebyś pomógł tym wszystkim dominikanom, innym, żeby oni się po prostu poukładali, zrobili, żeby nie tylko mieli miejsce we Wrocławiu czy w Krakowie, ale też w innych miejscach. Żebyś zaczął być ich protektorem, tak jak ja będę protektorem. I no tak to w życiu bywa. No czasami człowiek ma wielkie marzenie i chciałby zrobić wielkie rzeczy, nie wiem, ktoś by chciał pójść bardzo do zakonu, prawda? Ale w pewnym momencie się okazuje, że idzie na rozmowę i się okazuje, że no nie może, z jakichś przyczyn nie może pójść do zakonu. Ale to nie znaczy o tym, że jego pragnienia są już całkowicie zostawione, ale on może. My możemy realizować też nasze pragnienia w innych ludziach, dlatego że stanowimy jedno mistyczne ciało Chrystusa i moje rzeczy, ja też mogę wspierać innych. I co ciekawe, że Iwo Odrowąż widzimy po tej dacie, jak on zaczyna po prostu pomagać Dominikanom. To, że Dominikanie organizują pierwszą kapitułę prowincjalną w 25 roku. To, że nagle mamy klasztory kolejne w Kamieniu, w Gdańsku, z największymi wrogami. Nawet Iwona, ci najwięksi wrogowie przyjmują Dominikanów. To, że zaczyna być misja pruska. Iwo wspomaga. I to rzeczywiście było tak, że Iwo wspomagał tak bardzo wyraźnie Iwo Dominikanie bez, bo my się zastanawiamy, skąd Dominikanie mieli taką siłę przebicia w ogóle w tym całym, że pierwsze lata i po prostu rozwój gigantycznej sieci klasztornej wszystkiego. Gdyby nie ogromne wsparcie biskupów, Wawrzyńca i Iwona, to by się nie stało. Tym bardziej, że Iwo, co ciekawa rzecz, że papież Honoriusz III umiera w 27 roku. Iwo na początku, Iwo szybciutko pierwsze co robi, to pisze listy, pisze w ogóle, załatwia wszystkie sprawy formalne jeszcze dominikanom tych fundacji, które krakowską, i jedzie do Rzymu, do nowego papieża Grzegorza IX. Po co? Żeby dostać pozwolenie? Nie wiemy po co, ponieważ kiedy jest w Rzymie, umiera. I nigdy się nie dowiemy, po co on tak naprawdę pojechał do tego Rzymu. I to jest, ale jest jedna rzecz pewna, że po tym wszystkim bracia robią wszystko, żeby go sprowadzić. To nie jest takie hop-siup, sprowadzenie zwłok gdzieś tam z drugiego końca świata. Sprowadzili Iwona, pochowali go nie w katedrze, ale u siebie.
w miejscu, które sami nazywali takie incunabulum, taki kolebką dominikanów. I to jest takie to odniesienie. Oni po prostu naprawdę Iwona traktowali z jednej strony jak matkę, ale równocześnie chcieli, żeby Iwo mógł przynajmniej po śmierci spełnić to swoje wielkie marzenie i stać się po prostu częścią wspólnoty klasztornej, ponieważ oni go pochowali na samym środku prezbiterium. Czyli dzień w dzień wszystkie liturgie, wszystkie msze, wszystko odbywało się po prostu przy udziale Iwona. I on po prostu tym zakonnikiem, w końcu tym bratem, on sobie został po śmierci do dnia dzisiejszego, on tym naszym prezbiterium, on po prostu z boczku sobie siedzi w tym chórze przeorskim, prawda? I ładnie w tym wszystkim uczestniczy. Ale to jest taki niezwykły przykład na to takiego życia w pragnieniach, ale to jest to samo, co też święty Dominik. Święty Dominik po założeniu naszego zakonu w 16 roku, on przestał już, nie wiem, na wielkie misje jeździć. On po prostu zrezygnował z misyjności, kaznodziejskości na rzecz tego, żeby zacząć organizować zakon. I ostatnie swoje 4 lata Dominik spędził tam, gdzie byśmy powiedzieli, no, gdzie żaden założyciel pewnie nie chciałby się widzieć, mianowicie siedzenie od rana do wieczora w kurii rzymskiej, załatwianie spraw formalności. Ale dzięki temu Dominikanie, my nie mieliśmy wielkich problemów podziałów, tak jak Franciszkanie, czy nie mieliśmy problemu z księgami prawa naszego, bo księga konstytucji, która została ustalona w 16 roku i rozbudowywana od pierwszej kapituły w 20 roku, ona do dnia dzisiejszego obowiązuje. I to jest w ogóle niezwykłe. To się ciągle rozwija. Więc ten człowiek, który swoje pragnienia zrealizował w Reginaldzie, w Jordanie Saksonii, w tych wszystkich po prostu ludziach, którzy później dzięki niemu sam Dominik się jakby odsunął i zaczął realizować po prostu to wszystko w innych ludziach. To jest niesamowite, jak to pragnienie Iwona zostało spełnione, prawda? Jakieś marzenie. Taki zaskakujący sposób, że być może nawet on sobie tego nie mógł wyobrazić. Dokładnie. I stał się dzięki niemu dominikaniem. My do dnia dzisiejszego 800 lat jesteśmy, a w Krakowie nieprzerwanie od 800 lat. To jest w ogóle fenomen. Jeden z 3 klasztorów na świecie, który po prostu ma nieprzerwanie. Ale zbudowany na pragnieniu wielkiej miłości, wielkich marzeniach człowieka, który mógł to zrealizować w innych. I też na pragnieniu tej wolności, o której mówiłeś. Dokładnie. Coś, co realizowali też bracia. To jest taka rzecz, która... O Iwonie rzadko się mówi w kontekście świętego Jacka czy początku Dominikanów, natomiast dopiero to odkrycie tych dokumentów fundacyjnych, ono rzuciło kompletnie inne światło na Iwona, na jego pragnienia. I dlatego ja mówię, że kiedy w 26 roku oni siadali wspólnie i pisali te dokumenty, to pytanie, jakby ktoś mnie zadał, kto od razu sobie przypomni Due Sunt z dekretu Gracjana. Okej, Wawrzyniec mógł to znać, bo lubił prawo. Dominikanów mogło to interesować, bo dotyczy tutaj kwestii księży, którzy idą do zakonu. Ale już od 22 oni są już tymi zakonnikami, więc mogli... Natomiast osoba, która żyła tym kanonem, pewnie nie raz sobie po prostu otwierała i patrzyła, że ten, kto jest posłany w ogóle pod wpływem Ducha Świętego, żyje w wolności, to Iwo mógł później sobie już tylko czytać. Jako takie coś, co kanon, który w głowie mu chodził, tym bardziej, że oni wtedy też, te środowisko ówczesne, żyło tym kanonem. Mówię, że skoro papież nawet dał specjalną interpretację tego kanonu w tym 1207 roku, to... Jak rozumiem, tutaj jest ta twoja teza, która mówi, że to Iwon był autorem. Bo ciężko jest mi sobie wyobrazić, kto mógłby na to wpaść przy pisaniu tak małej formy, właśnie tak od strony tych 3 ludzi. Myślę, a równocześnie jak Iwo powiedział, gdzie duch, tam wolność, cytat, który musi, nie jakiś inny cytat, nie wiem, idźcie i głoście, czy jakiś inny, tylko ten cytat właśnie i z parafrazą tego dekretu, to sobie pomyślałem, że to Iwo był, który po prostu i to powiedział na głos, i Wawrzyniec w takim zamyśleniu mówi, to jest to. Pokiwał głową, patrząc, był starszy od Iwona i popatrzył na niego i mówi, ach... Stara miłość nie rdzewieje. I dominikanie, którym po prostu doskonale to pasowało, bo to było po prostu ich. Wolność, po prostu ogromna wolność. Tomek, mój podcast nazywa się Puzzle Wiary. Czy jest coś takiego w twoim życiu, co sprawia, że twoja wiara się umacnia? Coś, co ci pomaga w wierze tak na co dzień? Co mi pomaga wierzę. No generalnie najlepsze jest to, że po prostu sam Pan Bóg pomaga wierzę, że rzeczywiście jest
jest i to ja mam taki ogromną radość tego, że on mi ciągle coś daje, że on mi po prostu zna mnie na tyle, że daje mi ciągle jakieś kolejne przestrzenie do odkrywania, bo odkrywając rzeczywistość, no my odkrywamy Boga po prostu i tyle. Także to więc i na razie nie ma szansy po prostu nudzenia się. Bo ciągle jest coś do odkrycia. Już nie wiem, że stoi ta armia moich braci, sióstr dawnych wieków, którzy co chwilę mówią, a ja tu mam jeszcze coś takiego i ciągle się coś odkrywa. Więc to jest to, że Pan Bóg sam dba. On mi pomaga, po prostu wierzę, bo takie, a znając mnie, po prostu wie, co mnie kręci, co mnie kształtuje, co jest takie dla mnie najbliższe i coś, co ciągle zapala, że się chce. Po prostu, pomimo zmęczenia. No. To ja ci życzę takich odkryć historycznych, które będą tylko i wyłącznie umacniały twoją wiarę i bycie z Panem Bogiem. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzli zapraszam w przyszły czwartek.